Dawaj, czekaj. Co, nie nadaje się? Poczekaj, poczekaj. Zobaczcie, taki potężny szczupak. Ale jednak niedojrzała była, czy już potarła? Niedojrzała chyba. Nie ma co jej trzymać, jeżeli jest taka duża samica. To ona jest być może z tych głębinowych, ona jeszcze potrzebuje troszeczkę czasu. Jej środowisko było inne, z niższą temperaturą. Dlatego nie ma co jej ją nawet w tej chwili przytrzymywać, żeby dojrzała w sadzach. Bo szkoda ryby. Bartek sprawdza na bieżąco z Maćkiem. Czy się nadaje, czy nie? Co, przedojrzała? No tak, skrzyła końcówka taka. Aha. Bo widziałem, że leci, ale nie widziałem dokładnie. Te, które są gotowe. No tak z... W tej chwili akurat tak się zdarzyło, że z 15 rybek te 3, nie? Tak, tak, a wcześniej były jeszcze. No i bywa i tak, ale po to jest doświadczenie i praca rybaka, żeby zobaczyć. Stała procedura. Aż się świeci. Dużo płynu owulacyjnego, wiesz? Też faktycznie, nie jest taka lejąca, ale to też... Natomiast ziarno jest ładne, nie? Bo dużo płynu jest i faktycznie widać, jak po ściankach schodzi, ale bardzo gęsto leci. Bardzo duże ilości, zobaczcie. Nie musisz bardzo otwierać buzi, jak to robisz, wiesz? Wstrzymał się, ale to od razu można poznać. Dźwięka mu cieknie. Tak. Skupieniowy. No nie, no wiadomo. Jak dzieciom się podaje ten łyżką zupę, to mama też otwiera w tym samym momencie buzię, nie? Więc... Trzeba również zwrócić uwagę na to, żeby nie trzymać ikry na słońcu. Zaraz będziemy tutaj zakrywali kotarą. Teraz tylko na poszedł filmu jest. I zakrywana jest. Przez to, po to, żeby słońce nie działało na ziarenka, które działają jak soczewka i będą podgrzewały temperaturę, podnosiły temperaturę, co nie jest odpowiednie.
pobieranie ikry z kolejnych samic, zasłonie, żeby nie słońce nie grzało ikry. A tu czekają rybki do transportu, do wypuszczenia. Szmatki się suszą. Bardzo sprawnie to idzie. Umiejętnym chwytem. Uciera się tą rybę. To jest, jeszcze musimy do poprawki, Bartosiu, nie? No bo zobacz, jak końcówka jest, to nawet się odprzyzguje. No to końcówki. No to, mi się nie podoba akurat to, co tam leży, no ale dopracujemy. I kolejna samiczka. Wycierana. Na bieżąco odkładane zanieczyszczenia. Sprawdzany jest jeszcze stan. O, niedużo dała, nie? Ale też widzę, że ikra. Pokaż ją. Coś jest nie tak, coś słabo oddaje. Coś z jajnikiem albo coś z ikrą. Ciężko. Pokaż, przepraszam. No na siłę nie będę cisnął. Aha. I z krwią tak. Nie. Taka ryba jest od razu odkładana do wypuszczenia, które zaraz nastąpi. Jest możliwa selekcja, jest wystarczająca ilość materiału. Więc warto zwrócić na każdym etapie uwagę. Proszę zobaczyć, jak Bartek umiejętnie chwyta tą rybę. Tu już w basenach. Baseny czekają na kolejny wylęk. Kuczuwa miała, nie? Ja już końcówka, nie wiem. No. Tylko jakby miała już starą, widać po tym. Pokaż, faktycznie. Jak myślisz, pani ichtiolog, tak? Wytarła się? Znaczy ona sama się nie wytarła, straciła, wiesz, od ryb i tak dalej, nie? W siatce. Jak wyciągasz przecież tą siatę, to ok. Ikra jest od razu ważona, sprawdzana. Doświadczenie pomaga w tym, żeby wiedzieć, ile dokładnie do słoja wejdzie. Przygotowywane są słoje i partiami. Tu jest pobierana ikra, tam Radziu zapładnia ją, a tam jest wypuszczana ryba do wody. Bardzo sprawnie to wygląda. Można śmiało przeselekcjonować sobie rybę. I rybka wraca do wody.
Zestaw zapadniający. Położyłem, słabo przygotowuję narzędzia. Już? Jo, jo. Potrzeba bardzo dużo. Widzisz tutaj biały szmat. Ryba. Ma być sucha. I teraz będziemy pobierać. Już sam ichtiolog, jak widzę, odpowiedzialny tutaj za gamety. Za gamety. No ale też za całą tutaj produkcję. Spędzającą trochę sens powiek. Szykujemy. Do litry. Męskie. Męskie gamety nie będą tak się zachowywały jak męskie. Dlatego wykorzystywana jest strzykawka. O. Masz tą chusteczkę? Mam. Słoneczko. O, leci, no leci, leci. O, fajny przykład będzie. Żeby... Taka chyba akurat konsystencja mleczu, co? Milili. Rozżerana jest ikra. Procedura ta sama. Zarówno samce, jak i samice, które albo nie są dojrzałe na przykład, albo została od nich pobrana ikra czy mlecz, wracają do miski z wodą, które już się troszkę odpijają. Możemy potem spotkać się ze swoimi ziomkami w naturze. Akurat słońce ze strony. I ostatnia, znaczy ostatnia faza, jeden z etapów chłopaków. Tak, dotyczący chłopaków prowadzamy. Nie no, wesoło musi być. Rozprowadzamy. W tylu godzinach to już no tak, odbija. No tak, od... odbija, tak, tak, to prawda. Emocje się uledzie. Zamykasz oczy i jajeczka widzisz. Nie? Chłopcy teraz. Zaraz będą robić robotę. Będą robić robotę. W momencie, mam nadzieję, że już wiecie po poprzednich filmach, w momencie, w którym dostarczona zostanie woda. Tak, aktywacja następuje i plemników, i komórki. To
Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, otwiera się mikropyle. Na moment. Na moment. Na bardzo malutki moment. I to jest moment, w którym plemnik musi trafić, musi trafić do jajeczka. Radziu ma tu sposób na przedłużenie żywotności plemników o te kilka sekund, co ma potężne znaczenie w procesie zapładniania. I w tej chwili jesteście świadkami zapłodnienia. Ile tu jest sztuk? Około 250 tysięcy. 250 tysięcy. Jajeczek w tej chwili zostaje zapładnianych. Teraz potrzebują chwilę spokoju i zaraz nastąpi faza płukania, która jest też bardzo istotna, żeby potem ikra w tej tutaj mobilnej wylęgarni i tak zwanej taśmie po prostu ichtiologiczno-rybacko-biologicznej trafiła tam do słojów. A ze słojów zaraz po tym, jak się wylęgnie, trafiła tutaj do wylęgarni, zaraz wam pokażę, do basenów, gdzie już jest tutaj przygotowane, już pierwsze szczupaczki tutaj pływają z różnymi systemami i sobie już wiszą. Na początku, jak tutaj widać, nie wiem czy wiecie, nie wiem czy każdy oglądał poprzednie odcinki, szczupak nie potrafi pływać, więc osiada na dnie, a potem się podnosi i zostaje na tych firankach. Jak jest duże zagęszczenie, to trzeba na bieżąco mieszać pióreczkiem, żeby się nie udusiła rybka. A potem będzie już tak wisiała sobie swoim naturalnym klejem do tych firanek. I kolejny etap płukania. Już widzimy chyba różnicę, znaczy widzicie, mam nadzieję drodzy, różnicę nawet w gęstości wody, no. Tak. Między tym, tak, i w przejrzystości dokładnie. Jak się ta ikra zachowuje też. Każdy tutaj ruch ma jakby takie znaczenie w doświadczeniu, że można określić już, czy jeszcze potrzeba płukać, czy już nie. Dlatego też ręką, czując tą ikrę pod palcami, można zrobić. Ten akurat proces już należy do samego ichtiologa, to on jest odpowiedzialny za jajeczka lub też straci własne, jeżeli coś by nie wyszło. Mówię o tych wielkanocnych oczywiście, nie? Także Radzie tutaj nie śpi. Nie miał Wielkanocy, a propos jajeczek. Tutaj był na gospodarstwie i pilnował. I wycieraliśmy. I wycieraliśmy te święta. I wycierałeś święta. Szczupaczki, które już się wylęgły w zasadzie. I tam wiszą, prawda?
gdzie jest piękna. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.